Katarzyna leżała na białym łóżku szpitalnym, otoczona gąbkami, strzykawkami, kroplówkami i monitorami, które sprawdzały każdy jej oddech, każde bicie serca. Jej ciało było bezwładne, poruszały się tylko delikatnie klatki jej piersiowej w rytmie maszynowego oddechu. Mimo że oczy miał zamknięte, wciąż była świadoma. Nie była sama. Słyszała dźwięki otoczenia, jak echo z innego świata, czuła dotyk lekarzy i pielęgniarek, ale było to jakby przez mleczne szkło, oddzielające ją od rzeczywistości. W miarę jak dni mijały, zaczęła zauważać pewne regularności. Codziennie ktoś wchodził do jej pokoju. Słyszała szmer kroków, stłumione rozmowy, czasem tętniącą muzykę w tle. Miała wrażenie, że jest świadkiem życia na zewnątrz, ale nie miała możliwości włączenia się do niego. Jej ciało było jak więzienie dla jej duszy, niezdolne do wykonania nawet najprostszych poleceń. Niepewność co do przyczyny jej stanu przytłaczała ją. Wciąż przewijały się w jej umyśle rozmyte obrazy ostatnich wydarzeń, światła migające na skrzyżowaniu, krzyk opon, odgłosy pękającego metalu. A potem cisza. Cisza i ten chłód, który wciskał się w jej kości, nie dając o sobie zapomnieć nawet w śpiączce. Każdego dnia próbowała się przebudzić. Siła woli pchała ją do granic możliwości, ale ciało nie reagowało. Czuła się uwięziona w swoim własnym ciele, jakby dusza była zamknięta w klatce, patrząc na świat przez kraty bezsilności. Z każdym dniem stawała się coraz bardziej świadoma swojego bezruchu, a jednocześnie coraz bardziej oddalona od rzeczywistości. To było jak pływanie w głębokim morzu, gdzie powierzchnia była zbyt daleko, by dotrzeć do niej, a otaczająca ciemność przytłaczała jak ciężka mgła. Katarzyna nie była pewna, ile czasu minęło od tamtej chwili na skrzyżowaniu. Może to były dni, a może tygodnie. Jednak bez względu na to, ile czasu minęło, wciąż czuła, że ten moment był jak punkt zwrotny w jej życiu. I choć nie mogła poruszać się ani otworzyć oczu, w jej umyśle narastało pragnienie, żeby obudzić się z tego koszmaru i wrócić do normalności. Najczęstszym gościem, który pojawiał się przy łóżku Katarzyny, był jej mąż, Michał. Jego kroki były jak znane pulsowanie w pomieszczeniu, a kiedy jego postać pojawiała się w polu widzenia pielęgniarek, atmosfera stawała się spokojniejsza, bardziej stabilna. Katarzyna słyszała jego głos, ciepły i spokojny, jak letni wiatr, który przenikał przez drzwi jej pokoju. Kochanie, jestem tu znowu, mówił, podchodząc do niej, jego dłonie delikatnie przesuwające się po pościeli, jakby chciał przynieść jej trochę ciepła. Tęskniłem za tobą przez cały dzień. Jak się czujesz dzisiaj? Katarzyna czuła, jak jego słowa przebijają się przez warstwy mgły, które ją otaczały. Były jak promienie słońca w mrocznej pustce jej śpiączki, przynoszące jej ukojenie i nadzieję. Chociaż nie mogła poruszać się ani odpowiedzieć na jego pytania, słuchając go, czuła się jakby choć na chwilę była częścią rzeczywistości. Michał opowiadał jej o swoim dniu, o spotkaniach w pracy, o wspólnych znajomych, o codziennych perypetiach. Mówił o tym, jak bardzo ją kocha, jak bardzo tęskni za ich wspólnym życiem, za wspólnymi planami. Jego głos był pełen troski, spowity delikatnymi nutami tęsknoty, które przynosiły do pokoju Katarzyny ulotną atmosferę domowego ciepła. Nie martw się, kochanie, zapewniał ją, chwytając jej dłoń delikatnie w swoje. Wszystko będzie dobrze. Wierzę w ciebie, wierzę w nas. Po prostu musisz wrócić do nas, kropka. Te słowa były jak lekarstwo dla jej duszy, kiedy leżała tam, niezdolna do poruszenia się, otoczona przez białe ściany szpitalnego pokoju. Choć nie mogła otworzyć oczu, by spojrzeć na swojego męża, to słysząc go obok siebie, czuła się bezpieczna, czuła, że nie jest sama w tej walce o powrót do życia. I tak, pomimo cienia niepewności i trudności, jakie niesie ze sobą choroba i śpiączka, wizyty Michała były jak oaza w pustyni, jak mały skrawek normalności w morzu niepewności. Jego obecność przy jej łóżku dawała jej siłę, by walczyć dalej, by nie poddawać się, nawet gdy wszystko wydawało się stracone. Dzień ten był jak każdy inny, a jednak w jakimś nieuchwytnym sposobie inny niż pozostałe. Katarzyna leżała nieruchomo na łóżku szpitalnym, jej umysł wciąż unoszący się między snem a przebudzeniem. Wyczuła niezwykłe napięcie w powietrzu, jakby coś miało się wydarzyć. Głos Michała, jej męża, brzmiał inaczej, gdy wszedł do pokoju. Był spięty, nacechowany emocjami, których nigdy wcześniej nie słyszała w jego tonie. Wzrok niepokojąco przeszywał ją, mimo że nadal leżała z zamkniętymi oczami, niezdolna do ruchu. Gdzie byłaś? Zapytał Michał,
Jego głos przepełniony był nie tylko troską, ale i czymś innym, czymś, co sprawiło, że Katarzyna poczuła niepokój. Dlaczego nie odebrałaś telefonu? Przecież mówiliśmy, że spotkamy się tutaj o tej samej porze. Katarzyna otworzyła usta, próbując desperacko odpowiedzieć, ale żaden dźwięk nie wydostał się z jej gardła. Słyszała ich rozmowę, ale była jakby uwięziona w swoim własnym ciele, niemożliwa do poruszenia. Głos Michała przenikał jej umysł, wywołując falę lęku. Coś było nie tak. Coś, czego nie potrafiła zrozumieć. Po chwili, która wydawała się wiecznością, Katarzyna usłyszała inny dźwięk. Delikatny, zalotny głos, który przemawiał do Michała. Był to głos jej siostry, Agnieszki. Wzrok Katarzyny, chociaż nie była w stanie ich zobaczyć, rozszerzył się ze zdumienia i niedowierzania. Co oni robili razem? Czy to możliwe, że zdradzała ją własna siostra? Te myśli kłębiły się w jej umyśle, przynosząc ból i zrozumienie. Była w szoku, niemalże sparaliżowana tym odkryciem. Jak mogli zrobić jej coś takiego? Jak mogli zdradzić jej zaufanie i ukrywać przed nią prawdę? Słyszała ich rozmowy, ich śmiechy, ich wspólne tajemnice. Była świadkiem zdrady na najgłębszym poziomie, zdrady, której nigdy by się nie spodziewała. A jednak teraz musiała stawić czoła temu, musiała znaleźć w sobie siłę, by zrozumieć i podjąć działanie. W tej chwili, leżąc nieruchomo na łóżku szpitalnym, Katarzyna poczuła, że jej życie rozpada się na kawałki. Ale jednocześnie narodziła się w niej siła, siła do walki, do zmierzenia się z prawdą i z tymi, którzy ją zdradzili. To był moment przeznaczenia, który wyrwał ją z obojętności, który zmusił ją do działania, który ostatecznie doprowadził ją do odkrycia, że czas zmierzyć się z rzeczywistością, nawet jeśli było to bolesne. Katarzyna leżała tam, zatopiona w ciemności, z jej ciałem niczym skamieniały posąg, niezdolnym do ruchu. Nie mogła unieść palca, nie mogła przesunąć powieki, nie mogła nawet poruszyć ustami, by wydobyć z siebie dźwięk. Ale jej umysł był żywy, pulsujący życiem, wypełniony niesamowitą siłą woli i determinacją. Była uwięziona w swoim własnym ciele, jak ptak w klatce, obserwujący świat przez pręty, nie mogąc uczestniczyć w nim. Gniew i rozpacz wypełniały ją do granic możliwości. Chciała krzyczeć, chciała się wyzwolić z tego więzienia ciała, chciała walczyć z niewidzialnymi łańcuchami, które ją przykuwały do łóżka szpitalnego. Ale nic nie mogła zrobić. Jej ciało nie słuchało się jej poleceń, nie reagowało na jej próby. Codziennie, każdego dnia, Katarzyna toczyła wewnętrzną bitwę. Starała się poruszyć palcem, poruszyć się na łóżku, choćby o centymetr. Ale każda próba kończyła się fiaskiem, każdy gest był daremny. To było jak walka z wiatrakami, jak walka z własnym losem, który był przekleństwem, z którym musiała się zmierzyć. W jej umyśle narastała frustracja, wściekłość, bezsilność. Czuła się jak uwięziona w koszmarze, z którego nie mogła się wydostać. Ale jednocześnie wiedziała, że musi walczyć, musi dążyć do wyzwolenia, nawet jeśli droga do tego była wąska i pełna przeszkód. Codziennie, każdego dnia, Katarzyna powtarzała sobie, że musi przetrwać, musi pokonać to, co ją przygnębiało, musi znaleźć w sobie siłę, by stawić czoła swoim największym obawom. To była walka z niewidzialnymi łańcuchami, które ją więziły, walka o wolność, walka o życie. A choć czasem czuła się jak uwięziona w swoim własnym ciele, wciąż wierzyła, że jednego dnia odzyska swoją siłę, odzyska swoją wolność, odzyska swoje życie. To było jedyne, co ją trzymało przy życiu, jedyne, co pozwalało jej walczyć dalej, nawet gdy wszystko wydawało się beznadziejne. Codzienne wizyty Michała i Agnieszki stawały się dla Katarzyny coraz bardziej udręką. Leżąc nieruchomo, otoczona ciszą, była zmuszona słuchać ich rozmów, coraz bardziej intymnych, coraz bardziej osobistych. To było dla niej jak obcy świat, do którego nie miała dostępu, jakby była świadkiem czegoś, czego nie powinna słyszeć. Słyszała ich śmiechy, ich płacze, ich wzajemne rozmowy. Słyszała, jak Michał opowiadał o swojej pracy, o swoich troskach, o swoich marzeniach. Słyszała, jak Agnieszka, jej własna siostra, odpowiadała mu, wypełniona współczuciem, pełna empatii. To było jak obserwowanie dwóch obcych ludzi, którzy dzielą się ze sobą najgłębszymi sekretami, z którymi nie miała prawa się zaznajamiać. Ale pewnego dnia, gdy Katarzyna usłyszała to pytanie, wszystko stało się jasne. Co zrobimy, jeśli się obudzi? Zapytała Katarzyna, jej siostra, jej własna królowa mowy, która kłębiła się w jej umyśle, wzbudzając w niej falę niedowierzania.
Słysząc te słowa, serce Katarzyny zamarło na chwilę. Nie mogła uwierzyć w to, co słyszy. Czy to możliwe? Czy oni naprawdę rozmawiali o tym, co stanie się, gdy się obudzi? Nie możemy dopuścić do tego, odpowiedział Michał, jego głos stanowczy, ale wciąż pełen niepokoju. To musi pozostać naszym sekretem. Te słowa były jak cios w serce Katarzyny. Jak mogli rozmawiać o jej przebudzeniu jak o jakimś wydarzeniu, które należy ukryć? Jak mogli ukrywać coś takiego przed nią, jak mogli zagrażać jej życiu, jej zdrowiu, jej przyszłości? W tej chwili Katarzyna poczuła, że świat, który znała, rozpada się na kawałki. To był moment, który wstrząsnął nią do głębi, który odkrył przed nią prawdę, której nigdy nie chciała poznać. To był moment, który zmusił ją do działania, do podjęcia decyzji, która zmieniła jej życie na zawsze. W miarę jak dni mijały, Katarzyna zaczęła dostrzegać niewidoczne, ale wyraźne powiązania między Michałem a jej siostrą Agnieszką. Choć była w śpiączce i nie mogła fizycznie widzieć ani doświadczać otaczającego świata, to słyszała ich rozmowy, ich śmiechy, ich tony głosów. Te dźwięki były jak filary, na których budowano ich relacje, ale jednocześnie wydawały się być jakby zbudowane na podłej powadze, która Katarzynie uciekała. Codzienne wizyty Michała i Agnieszki stawały się coraz bardziej tajemnicze i niepokojące. Słyszała ich rozmowy, coraz bardziej intymne, coraz bardziej osobiste. Choć była niezdolna do jakiejkolwiek reakcji, to ich słowa brzmiały jakby były adresowane bezpośrednio do niej, jakby chcieli, żeby słyszała, choćby nie mogła zareagować. Kocham cię, Agnieszko, szepnął Michał, a Katarzyna słyszała w jego głosie emocje, które nigdy wcześniej nie słyszała. Był to dźwięk miłości, ale jednocześnie coś w nim było obcego, nieznajomego. Choć nie była w stanie fizycznie dostrzec ich spojrzeń, to czuła napięcie w powietrzu, słyszała w ich tonach, w sposobie, w jaki rozmawiali, że coś między nimi jest nie tak. To było jakby jakaś niewidzialna nić, która wiązała ich ze sobą, ale jednocześnie wiodła na niebezpieczne terytoria. Niewidoczne połączenia między Michałem a Agnieszką stawały się coraz bardziej wyraźne, coraz bardziej przytłaczające. Katarzyna czuła się jak obserwator, który zagląda przez szparę w drzwiach, niezdolny do działania, ale świadomy tego, co się dzieje po drugiej stronie. To był moment, w którym musiała podjąć decyzję, czy skonfrontować się z prawdą, czy pozostać w cieniu własnych wątpliwości. Katarzyna czuła, jak jej serce pęka na kawałki. To było więcej niż tylko zwykłe złamanie serca. To było jakby jej całe istnienie rozpadało się na drobne fragmenty, pozostawiając ją samotną w oceanie cierpienia. Nie tylko borykała się z własnym cierpieniem fizycznym, z tym uczuciem uwięzienia w ciele, które odmawiało jej poddania się jakiejkolwiek kontroli. Teraz musiała zmagać się również z bolesną świadomością zdrady i zdradą ze strony najbliższych jej osób. To uczucie, które przepełniało ją od środka, było trudne do opisania. Było to jakby ktoś wyrwał z jej wnętrza wszystkie uczucia, zostawiając jedynie pustkę i ból. Czuła się oszukana, zraniona, zagubiona. Znajomi, których ufała, zdradzili ją w najbardziej okrutny sposób. To był cios, którego nigdy nie spodziewała się doświadczyć. Nie było słów, które mogłyby opisać jej cierpienie. Była to rana, która nigdy nie miała się zagoić, bo choć czas może zacierać ślady, to ślad zdrady pozostaje na zawsze. To było jakby coś w niej umarło, zostawiając tylko pustkę i rozpacz. Ale mimo to, gdzieś głęboko w jej wnętrzu, iskierka nadziei nadal płonęła, wskazując na możliwość uzdrowienia, choć droga do tego wydawała się niezbyteczna. Mimo bólu i rozpaczy, Katarzyna nie straciła nadziei. Wiedziała, że musi się obudzić, musi się zmierzyć z prawdą, musi stawić czoła tym, którzy ją zdradzili. To było jej przeznaczenie, jej droga do odkupienia. Mimo wszystko, nadzieja płonęła w jej sercu jaśniejsza niż najjaśniejszy płomień. Droga do odkupienia nie była łatwa. Była to walka z własnymi demonami, z bólem, z zranieniem, której nie sposób było uniknąć. Ale Katarzyna nie mogła się poddać. Musiała walczyć, musiała dążyć do uzdrowienia, musiała szukać sposobów na to, by naprawić to, co zostało zniszczone. W jej wnętrzu tkwiła siła, która napędzała ją do przodu, która nie pozwalała jej poddać się rozpaczy. Była to siła, która wyrosła z najgłębszych zakamarków jej istnienia, która sprawiała, że czuła się silniejsza, bardziej zdeterminowana, bardziej gotowa na wszystko, co miało nadejść. Mimo wątpliwości, mimo bólu, mimo wszystkich przeciwności losu, Katarzyna wierzyła w siebie. Wierzyła, że może przezwyciężyć wszystkie trudności, że może znaleźć drogę do odkupienia, że może odzyskać to, co straciła.
To była droga pełna wyzwań, pełna niepewności, ale jednocześnie pełna nadziei. To była jej droga, a ona była gotowa podjąć każdy krok naprzód, aby odzyskać to, co straciła. Nagle, po wielu tygodniach leżenia w śpiączce, Katarzyna poczuła, jakby ktoś delikatnie ją szarpał za ramię. To był pierwszy sygnał, że jej umysł zaczynał wracać do świadomości. Było to jak przebudzenie się z długiego snu, jak powolne unoszenie się z głębin nieświadomości ku powierzchni. Gdy wreszcie otworzyła oczy, świat był mglisty, jak obraz z wyblakłego snu. Ale stopniowo kontury stawały się ostrzejsze, barwy bardziej wyraziste, dźwięki bardziej realne. Katarzyna z trudem usiłowała skupić wzrok, pozwolić zmysłom wrócić do normalności. Był to proces powolny i bolesny, jakby każdy krok ku przebudzeniu był walką z silnymi nurtami senny i świadomości. W oddali słyszała szmer personelu medycznego, stłumione rozmowy, dźwięki monitorów. Ale to, co przede wszystkim wzbudziło jej uwagę, to obecność bliskich osób obok jej łóżka. Jej mąż i siostra, ich twarze wyrażały mieszankę zdumienia, nadziei i niepewności. Byli tam, czuwając nad nią przez cały ten czas, w obliczu niepewności co do jej losu. Było to dla niej jak wybicie z dna otchłani, jak powrót do świata żywych. Choć ciało jeszcze się nie poddawało, a umysł tkwił w letargu, to w jej wnętrzu budził się nowy promyk nadziei, nowe pragnienie życia. Był to świt nowego początku, obietnica odrodzenia się z popiołów przeszłości, obietnica lepszego jutra. Gdy jej oczy wreszcie się otworzyły, Katarzyna zobaczyła twarze swojego męża i siostry obok siebie. Ich wyraz twarzy był pełen zaskoczenia, przerażenia, a może nawet winy. Ale Katarzyna nie była już bezsilna. Teraz miała moc. Miała prawo do konfrontacji, do oczyszczenia powietrza z tych ciężkich sekretów, które ukrywali przed nią. Odgarniając mgłę, która jeszcze otaczała jej umysł, Katarzyna poczuła, jak przypływ energii napędza jej myśli, jak siła wewnętrzna wzrasta. To był moment, na który czekała od dawna, moment, który zakończył jej okres cierpienia i otworzył drzwi do nowego początku. Spojrzała na nich oboje, zdecydowanie, ale i bez złości. Była gotowa. Gotowa na ich wyjaśnienia, na ich usprawiedliwienia, ale także na ich przeprosiny. To był moment prawdy, moment, w którym każde słowo, każde spojrzenie miało znaczenie, miało moc zmienić wszystko. Mówcie, powiedziała wreszcie, jej głos był cichy, ale stanowczy. Wszystko. Jej słowa zawisły w powietrzu niczym nieuchronny wyrok, wypełnione siłą, której w jej tonie wcześniej brakowało. Michał i Agnieszka wymienili spojrzenia pełne niepewności i wstrętu. Byli przyłapani na uczynku, bez możliwości ukrycia się przed prawdą, która teraz wychodziła na jaw. Michał otworzył usta, ale brakowało mu słów. W jego spojrzeniu było coś, co się zmieniało, przemieniało w głębokiej desperacji i poczuciu winy. Wiedział, że nie ma już powrotu, nie ma możliwości zatkania tego źródła bolesnej prawdy. Agnieszka wstrzymała oddech, jej oczy pełne były łez, które próbowała stłumić. Wiedziała, że nadszedł czas, aby się przyznać, aby opowiedzieć o tym, co zdarzyło się za plecami jej siostry. Była gotowa na konfrontację z konsekwencjami swoich czynów, choć nie była pewna, czy kiedykolwiek będzie w stanie zrozumieć, jak mogło do tego dojść. Katarzyna czekała, jej serce wypełnione było mieszaniną lęku i determinacji. Była gotowa na prawdę, na każde słowo, które miało wyjść z ust jej męża i siostry. To było ich dzisiaj, którzy musieli stawić czoła konsekwencjom swoich wyborów, swoich tajemnic, swojej zdrady. Gdy Michał wreszcie zaczął mówić, a Agnieszka łamiąc się opowiedziała o wszystkim, Katarzyna wiedziała, że choć ta rozmowa będzie bolesna, to będzie również pierwszym krokiem ku uzdrowieniu, ku odkupieniu, ku nowemu początkowi. Była gotowa na to, co miało nadejść, na to, co miało być następne w jej życiu. To był moment, w którym wszystko się zmieniło, a ona była gotowa na każdą jego sekundę. Głos Katarzyny był spokojny, ale jego brzmienie niosło ze sobą wewnętrzną siłę i determinację, której w nich brakowało. Stała przed nimi, spojrzenie przełamujące wszelkie wątpliwości. Wszystko słyszałam, powiedziała w końcu, przerwawszy ich niezdolność do dalszych wymówek. Słyszałam wasze rozmowy, wasze plany, wasze tajemnice. Wiedziałam, co robicie za moimi plecami. To wasze zdrady, wasze kłamstwa, wasza zdrada zraniły mnie codziennie, nawet gdy leżałam tu bezsilna. Ich twarze były obliczonymi wyrazami winy i przerażenia. Wiedzieli, że teraz nie ma już ucieczki przed prawdą, przed konsekwencjami ich czynów.
Ale teraz tego wystarczy, kontynuowała Katarzyna. Nie chcę was już więcej widzieć. Nie chcę słuchać waszych usprawiedliwień, waszych kłamstw. Zraniłeś mnie, Michał, zraniłaś mnie, Agnieszko, głęboko i boleśnie. Ale teraz mam moc, mam kontrolę nad swoim życiem. Ich słowa były jak młot, który spadał na nich z niewzruszoną pewnością. Nie było już miejsca na dalsze dyskusje czy tłumaczenia. Katarzyna postawiła kres ich zdradzie, ich kłamstwom, ich obłudzie. Oto kończy się nasza historia, dodała zdecydowanie. Wszystko, co mieliśmy, już przepadło. Nie ma już miejsca na nic więcej. Po tym, jak Katarzyna postawiła kres ich zdradzie i kłamstwom, spędziła jeszcze jakiś czas w szpitalu na rehabilitacji. Codzienne terapie fizyczne, wzmocnienie ciała i umysłu były dla niej jak kolejny etap jej uzdrowienia, zarówno fizycznego, jak i emocjonalnego. Podczas tego czasu nie miała kontaktu ani z Michałem, ani z Agnieszką. Ich obecność była dla niej teraz jakby obcą przeszłością, którą musiała zostawić za sobą. Była skoncentrowana na sobie, na swoim własnym uzdrowieniu, na odbudowie swojego życia od podstaw. Katarzyna powoli wracała do pełni sił, ale w głębi jej serca czuła się już wolna. Wolna od toksycznych relacji, od kłamstw i zdrady. Była gotowa na nowe wyzwania, na nowe przygody, na nowe życie, które miała przed sobą. W końcu nadszedł dzień, kiedy lekarze ogłosili, że jest zdrowa i może opuścić szpital. Katarzyna wychodziła przez drzwi szpitala zdecydowana i silna. Miała przed sobą cały świat do odkrycia, całe życie, które miała zamiar przeżyć w pełni. Choć miała za sobą bolesne doświadczenia, to w sercu nosiła nadzieję na lepsze jutro. Nie zamierzała tracić ani jednego dnia na rozpamiętywanie przeszłości. Zamiast tego patrzyła w przyszłość z determinacją i optymizmem, gotowa na każde wyzwanie, gotowa na każdą radość, gotowa na każdy dzień, który miała przed sobą. To był nowy początek dla Katarzyny, którym zamierzała kierować się ku szczęściu, ku wolności, ku życiu, które zasługiwała.